Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu magazynu Senior 60+. Mamy już połowę stycznia, a co za tym idzie, jeszcze więcej ciekawych propozycji na nadchodzące dni. Opowie o nich Aleksandra Gracjasz. Jak co tydzień mamy dla Państwa sporo ciekawych poleceń. Zaczynamy od projektu Kino Szkoła dla Seniora, projektu realizowanego w Kinie Pałacowym Centrum Kultury Zamek. To jest taki projekt, w ramach którego grupy senioralne mogą uczestniczyć w specjalnych filmowych spotkaniach. Podczas spotkania wyświetlany jest film poprzedzony prelekcją specjalisty, a po filmie organizatorzy zapraszają do dyskutowania na temat obejrzanego filmu. Udział w takim projekcie kosztuje 12 zł od osoby. Jeśli dana grupa zechce wziąć w nim udział, to należy się zgłosić, wypełnić specjalną kartę zgłoszeń, dostępną m.in. na naszej stronie internetowej. Przypomnę, że to adres www.centrumis.pl. Musicie Państwo zajrzeć do zakładki Punkt Informacji 60+ i tutaj odnaleźć informacje o Kino Szkole dla Seniora. Należy wypełnić taką kartę zgłoszeń i przesłać mailem do organizatora. Projekcje filmowe odbywają się w Kinie Pałacowym w dogodnym dla Państwa terminie, to już ustalacie Państwo z organizatorem, zawsze do godziny 15:00, a w lutym można obejrzeć m.in. film Kamerdyner oraz Habit i Zbroja. Te projekcje trwać będą do czerwca i m.in. będzie można zobaczyć jeszcze takie filmy jak Maiden, Czwarta Władza, Zabawa Zabawa, Twarz 53 wojny i wiele, wiele innych ciekawych filmów. Zachęcamy do tego, aby uczestniczyć w tych wyjątkowych filmowych spotkaniach. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Babci i Dziadka i już teraz w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapraszamy Państwa na specjalny wykład z tej okazji. Wykład na temat genealogii. To jest wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie. Dowiecie się Państwo, jak szukać historii na temat własnej rodziny, co to jest genealogia, podstawowe pojęcia. Dowiecie się Państwo, gdzie szukać takich danych w urzędzie, na plebanii, ale też w internecie, jakie towarzystwa działają na rzecz właśnie takich zbierania danych i jak nawiązać z nimi kontakt, w jaki sposób szukać informacji. Sporo praktycznych informacji. Jeśli chcielibyście Państwo rozpocząć taką przygodę właśnie z poszukiwaniem historii na temat własnej rodziny, to spotkanie będzie dobrym punktem wyjścia. To spotkanie odbędzie się 16 stycznia o godzinie 15:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w budynku CEUE przy ulicy Towarowej 55 w sali 4.1 na czwartym piętrze i wstęp oczywiście dla Państwa bezpłatny. Zapraszamy Państwa dzień później, 17 stycznia w piątkowy wieczór na otwarcie nowego cyklu organizowanego przez Rezerwat Archeologiczny Genius Loci. To jest cykl Gotycki Świat, taki tytuł nosi nowa odsłona cyklu organizowanego przez Rezerwat i teraz bohaterką tego cyklu będzie gotycka katedra jako metafora świata i człowieka i podczas spotkania inaugurującego ten cykl usłyszycie Państwo ciekawą prelekcję i wstęp oczywiście bezpłatny, to 17 stycznia o godzinie 18:00 i dzień później w sobotę 18 stycznia o godzinie 11:00 zapraszamy na spotkanie muzyczne pod hasłem Śpiewnik Domowy. To jest spotkanie, które organizuje m.in. Wielkopolski Oddział Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie odbędzie się w Szkole Muzycznej przy ulicy Solnej i będziecie Państwo mogli usłyszeć i zaśpiewać piosenki, pieśni związane z Polską, kolędy oraz pastorałki. Zaprezentują się przed Państwem nauczyciele, uczniowie, absolwenci Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Poznaniu i udział w tym spotkaniu jest oczywiście bezpłatny. Bardzo dobra wiadomość w najbliższych dniach dotycząca Palmiarni Poznańskiej w
czasie ferii zimowych. Palmiarnia Poznańska będzie otwarta również w poniedziałki i dodatkowo między 18 stycznia a 23 lutego możecie się Państwo wybrać na bardzo ciekawą wystawę do palmiarni. To jest wystawa sztuki afrykańskiej, wystawa prywatnej kolekcji Państwa Machów. Oni też w tym czasie pojawią się w palmiarni, opowiedzą o swojej kolekcji. Będziecie Państwo mogli zobaczyć obrazy, rzeźby, biżuterię i też przeróżne przedmioty wykonane własnoręcznie. I pamiętajcie Państwo, że bilet normalny do palmiarni kosztuje 12 zł, bilet ulgowy 8, a we wtorki specjalna oferta dla Państwa, to tak zwane wtorki dla seniora i wtedy bilet kosztuje 4 zł. Skoro jesteśmy przy wystawach, to polecamy Państwu również bardzo ciekawą wystawę, która trwać będzie do 25 stycznia. Wystawa Poznańscy Żydzi. To jest wystawa, którą można zobaczyć na kładce nad Cybiną w Bramie Poznania. W imieniu Bramy Poznania zapraszamy Państwa na tę wystawę. Wystawa dotycząca przeróżnych wydarzeń, miejsc i historii związanych z istnieniem Żydów tutaj w Poznaniu. Przepiękna wystawa. Jeśli będziecie Państwo spacerować na Ostrowie Tumskim, to warto tutaj zajrzeć. Wystawa jest oczywiście bezpłatna. 20 stycznia z kolei zapraszamy Państwa do Biblioteki Raczyńskich, do Galerii Atamazego. Spotkanie pod hasłem Co czyta Poznań? To będzie spotkanie otwierające wystawę również pod takim hasłem. Wystawę organizowaną przez Bibliotekę Raczyńskich na temat tego, po jakie książki najchętniej sięgali poznaniacy w 2019 roku. Dowiecie się Państwo, jakie gatunki królowały, co stało się bardziej popularne. Na spotkaniu pojawią się też przedstawiciele bloga i specjalnego portalu dotyczącego właśnie czytania książek. Będzie okazja do tego, żeby podyskutować na te tematy. Spotkanie o godzinie 18, wejście do Galerii Atanazego od Alei Marcinkowskiego i wstęp oczywiście bezpłatny. Do Biblioteki Raczyńskich zapraszamy również 28 stycznia. Już Państwu wspominaliśmy o tym spotkaniu, ale chętnie przypomnimy o nim jeszcze raz. Spotkanie z cyklu Wtorek dla seniora w Bibliotece Raczyńskich, tym razem poświęcone piosence karnawałowej. To spotkanie przygotuje dla Państwa, jak zwykle, dr Tomasz Umerle. Spotkanie o godzinie 16.30 i wejście również od Alei Marcinkowskiego, a wstęp tradycyjnie bezpłatny. Zapraszamy. Możecie się Państwo na koniec stycznia w karnawałowy nastrój wprawić. I teraz garść informacji związanych ze wsparciem i zdrowiem. Polecamy Państwu taki projekt AFATAR. To jest projekt dotyczący osób z afazją, czyli osób z uszkodzeniem mowy wynikającym z uszkodzenia mózgu, na przykład po udarze. Projekt realizowany przez Poznańskie Towarzystwo Afazja i w ramach tego projektu można skorzystać z rehabilitacji mowy, a tym samym podnieść swoją wartość na rynku pracy. W tym projekcie mogą wziąć udział osoby z powiatu poznańskiego, osoby, które mają oświadczenie o niepełnosprawności albo takiego oświadczenia nie posiadają, ale pobierają zasiłki, jak zasiłek rehabilitacyjny czy renta, albo przebywają na zwolnieniu lekarskim. I projekt dotyczy też osób opiekujących się osobą z afazją. I w ramach tego projektu można bezpłatnie skorzystać między innymi ze wsparcia neurologopedycznego, neuropsychologicznego, z fizjoterapii, ale też z takich szkoleń zawodowych oraz wsparcia tak zwanego trenera aktywności, więc jest tutaj sporo możliwości. Możecie się Państwo zgłaszać. Wszystkie niezbędne informacje na temat tego projektu, wszystkie dokumenty, które należy złożyć, znajdziecie Państwo na stronie Poznańskiego Stowarzyszenia Afazja www.afazja.eu. Możecie Państwo się też kontaktować bezpośrednio z afazją. Działają przy ulicy Bukowskiej 2729. Można zadzwonić pod wskazany numer telefonu. I teraz informacja dla osób, które chciałyby pomyśleć o swoim zdrowiu. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach składu masy ciała. To są badania, które prowadzą przedstawiciele Katedry i Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zaproszenie jest skierowane do osób szczupłych, które zmagają się z nadciśnieniem, z wysokim poziomem cholesterolu i glukozy. I ważna informacja, to badanie wykonywane jest na czczo. Podczas badania określone zostanie zawartość
zawartość tkanki tłuszczowej w ciele. Otrzymacie Państwo oczywiście bezpłatnie wyniki tych badań i wskazówki żywieniowe, więc warto na takie badania się wybrać. I garść informacji z centrum. Zapraszamy Państwa 23 stycznia na spotkanie NFZ w pigułce, czyli co pacjent o swoich prawach wiedzieć powinien. To jest spotkanie, które odbędzie się u nas w centrum, rozpocznie się o godzinie 11:00. Dowiecie się Państwo, co to jest tak zwany koszyk świadczeń gwarantowanych, co z niego wynika, co to jest internetowe konto pacjenta, jak działa e-recepta, gdzie szukać najszybszych wizyt u lekarza, więc sporo jak zwykle praktycznych informacji. I spotkanie poprowadzi dla Państwa rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia tutaj na Wielkopolskę, pani Magdalena Rozumek. Udział oczywiście bezpłatny, ale trzeba się wcześniej na to spotkanie zapisać. Zachęcamy, możecie Państwo dzwonić, możecie Państwo też do nas przychodzić, bezpośrednio się zapisywać. I przypominamy o specjalnych dyżurach w każdy piątek u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Między 10 i 11 pojawia się u nas przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Można z nim porozmawiać między innymi na temat możliwości skorzystania z usług opiekuńczych, a jest tego w tej chwili w Poznaniu sporo. I w ogóle podpytać o wszystkie wątki związane z opieką i wsparciem. Zapraszamy. Oczywiście takie porady są bezpłatne i nie trzeba się wcześniej na nie zapisywać. I przypominamy Państwu o miesięczniku Senioralny Poznań. To jest miesięcznik, w którym przeczytacie Państwo, znajdziecie sporo informacji na temat funkcjonowania życia tutaj w mieście seniorów, na temat ciekawych projektów, które mogą zainteresować osoby w wieku 60+. Znajdziecie skrócone kalendarium kulturalne, szczegółowe i aktualne informacje na temat usług w ramach pakietu Poznań Viva Senior. W każdym wydaniu również wywiad z aktywnym seniorem przygotowywany we współpracy z Miejską Radą Seniorów. A oprócz tego, z czego ogromnie się cieszymy, Tytkę Seniora, 4-stronicowy dodatek. Wszystkie te informacje, które dotychczas mogliście Państwo szukać w kopercie papierowej, przenieśliśmy do gazety, zostały podzielone tematycznie, żeby łatwiej było się Państwu odnaleźć w tej gazecie. Tytka bardzo mocno zwiększyła nakład. Gazeta Senioralny Poznań wraz z Tytką ukazuje się w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy, więc gazety jest sporo i mamy nadzieję, że przez cały miesiąc dla niej Państwa nie zabraknie. Gazety znajdziecie Państwo wraz z Tytką m.in. w Urzędzie Miasta Poznania, przy Placu Kolegiackim, u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych, w Centrum Informacji Kulturalnej, w punktach informacji turystycznej, na Starym Rynku i Dworcu, w filiach Biblioteki Raczyńskiej, wybranych placówkach medycznych i we wszystkich instytucjach miejskich czy miejscach związanych z miastem. Polecamy, gazeta jest oczywiście bezpłatna. I na koniec krótka informacja od projektu FIFNA. Nowa rzecz, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych w ramach FIFNA-y. 20 i 27 stycznia w najbliższym czasie, żeby z nich skorzystać, trzeba się oczywiście zapisać pod wskazanym numerem telefonu. To jest oczywiście wybór wydarzeń, inicjatyw, z których możecie Państwo w najbliższych dniach skorzystać. Po więcej zapraszamy do nas, możecie Państwo do nas zadzwonić, możecie zajrzeć też na naszą stronę internetową. Zachęcamy do zaglądania do punktu informacji 60+, tam naprawdę jest tego dużo, dużo więcej. I do zobaczenia za tydzień. Gorąco zachęcamy Państwa do tego, by skorzystać z propozycji, o których mówiliśmy. Na dzisiaj to wszystko. Spotykamy się za tydzień.